wszelkie niedociągnięcia operacyjne, ograniczenie zasobów czy przypadki nieprawidłowego postępowania stron trzecich mogą wywołać negatywne konsekwencje dla przedsiębiorstwa, które bezpośrednio zatrudnia usługodawcę, a czasem nawet dla całego ekosystemu, łańcucha firm, czy co gorsza, całej branży. Jak ważne jest zarządzanie ryzykiem stron trzecich, pokazuje w ostatnim czasie aktywność europejskich prawodawców. Obecnie istniejące regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, czyli unijna dyrektywa dotycząca należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, jak i niemiecka ustawa o należytej staranności w łańcuchu dostaw nakładają na przedsiębiorców szereg obowiązków w zakresie zapobiegania naruszaniu praw człowieka i zadbania o kwestie środowiskowe, nie tylko w ramach swojego przedsiębiorstwa, ale w całym swoim łańcuchu dostaw. Przedsiębiorcy powinni nie tylko przyjrzeć się własnym procesom, ale także upewnić się, że ich dostawcy i poddostawcy nie naruszają wskazanych norm. Warto sobie uświadomić, że pod pojęciem łamania praw człowieka nie znajdują się tylko kwestie związane ze współczesnym niewolnictwem lub wykorzystaniem pracy dzieci, ale katalog ten obejmuje znacznie szerszy obszar i uwzględnia takie problemy jak zakaz zakładania związków zawodowych, ograniczenia dostępu do wody pitnej czy naruszenia zasad BHP przez pracodawcę. Od stycznia 2023 aż do roku 2026 kolejne grupy przedsiębiorstw będą musiały zapewnić pełną zgodność z nowymi regulacjami. Kolejna regulacja, wszystkim dobrze znana i mająca wpływ na strony trzecie, to ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO czy też GDPR. Kwestie związane z RODO są szczególnie ważnym czynnikiem ryzyka, który należy wziąć pod uwagę w trakcie procesu zarządzania ryzykiem stron trzecich, bowiem odpowiedzialność za zabezpieczenie czy wykorzystanie lub przetwarzanie danych spada na organ zlecający usługę i udostępniający takie dane stronom trzecim. Z kolei instytucje finansowe, podmioty z obszaru cyfrowych finansów, w tym fintech, dostawcy technologii, dostawcy usług chmury obliczeniowej i inni dostawcy usług ICT już w 2025 roku będą musieli wykazać zgodność z przepisami w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego. Rozporządzenie DORA, bo o nim mowa, nakłada na podmioty obowiązek zarządzania ryzykiem powiązanym z dostawcami usług ICT i posiadania procesu ułatwiającego identyfikację i monitoring ryzyk z nim związanych. Aby osiągnąć wspomniane cele i przede wszystkim zgodność z wcześniej wymienionymi regulacjami, organizacje będą musiały zidentyfikować i monitorować swoich dostawców oraz bardzo często cały łańcuch dostaw, wprowadzić skuteczne systemy zarządzania ryzykiem, wdrożyć odpowiednie środki zapobiegawcze i działania naprawcze. Powinny także zadbać o odpowiednią dokumentację i raportowanie. Ze względu na zakres nowego ustawodawstwa oraz szeroki katalog wymagań, warto już dziś wprowadzić nowe procesy oraz upewnić się, że nasze przedsiębiorstwo będzie w stanie zapewnić pełną zgodność z nowymi regulacjami.